To są najczęściej tego typu sytuacje, kiedy już mamy fuck up, kiedy już wiemy, że popełniliśmy błędy, kiedy już wiemy, że ta strata nas wewnętrznie boli i kuje w klatce. Czasami są duszności, źle się oddycha. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mental Trading. Przed tobą kolejny materiał, który pomoże tobie stać się lepszym traderem oraz inwestorem. Jeśli jesteś tym zainteresowany lub już nad tym pracujesz, to koniecznie zostaw subskrypcję i kliknij w dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. Dzięki temu nic ciebie nie ominie, a treści pojawiają się na tym kanale codziennie. Zapraszam do tego odcinka. Tradingowo, kiedy się pojawia nadzieja? Najczęściej. Kiedy spieprzymy sprawę we wszystkim tym, co było do zrobienia i nasza pozycja, nasze zagranie, nasze konto zaczyna bardzo mocno nas obciążać psychicznie. Głowę naszą. Raczej rzadko jest tak, że ktoś musi brać z tego tytułu leki. Nie, raczej tak nie jest. Ale, moi drodzy, to jest sytuacja, w której, nie wiem, otworzyliśmy pozycję za dużą i ona nam odjechała i jest minus 25% konta. Minus 35% konta. I teraz pojawia się nadzieja, że ten rynek bardzo często nam zawróci. Nie, wiesz co, Paweł, ja ogólnie mam dobrze zawartą pozycję i ja mam nadzieję, że ona nam zawróci. Okej. I co w związku z tym? No i właśnie w związku z tym otworzyłem drugą pozycję, no dlatego, że właśnie prawdopodobnie teraz złapałem, nie wiem, najlepszy moment, idealny dołek, idealny szczyt. No i teraz ta pozycja zawróci, także no mam nadzieję, dmucham, wiecie o co chodzi, właśnie teraz jest zdrowaśka. Wiesz co, Paweł, ja codziennie odmawiam różaniec, nie? W jakiej intencji? No w intencji euro, dolara w górę. Okej. To są najczęściej tego typu sytuacje, kiedy już mamy fuck up, kiedy już wiemy, że popełniliśmy błędy, kiedy już wiemy, że ta strata nas wewnętrznie boli i kuje w klatce. Czasami są duszności, źle się oddycha. Partner nas pyta, słuchaj, co u ciebie? Weź spierdalaj, nie gadaj do mnie w ogóle. Nie mam teraz czasu, słuchaj, ja mam tu ważne rzeczy, ja tu biznes prowadzę, wiesz? No. I tak się tym się objawia nadzieja, na zasadzie jesteśmy strasznie sfrustrowani i cały czas liczymy i patrzymy, co minutę patrzymy, czy rynek już zawrócił, czy nie. Dobra, nie, dobra, odchodzę na pół godziny. Kurwa, minęło 5 minut, a ja znowu patrzę na wykres. Przecież miał minąć pół godziny, a ja jestem znowu na wykresie. Tak się objawia nadzieja. Tradingowo, w życiu wam nie będę mówić, z czym się wiąże nadzieja, bo moglibyśmy mnożyć przykłady, ale znowu, kiedy występuje, czym się objawia, ale u ciebie, nie u kogoś, czym się u ciebie objawia nadzieja? Jeżeli nie masz tradingowych doświadczeń, opisz w życiu. Najczęściej zauważ, jeżeli to doprecyzujesz, być może będziesz mieć taki wniosek, kiedy nie dopilnowałem, kiedy nie zaplanowałem jakichś rzeczy, kiedy zrobiłem inaczej niż się umawiałem, partnersko. Mam nadzieję w życiu, tak? Mam nadzieję, że nam się, wiesz, w związku tutaj poukłada, no kurde, nie wiem, tam Paweł, miałeś się pilnować, miałeś, nie wiem, nie pić teraz, a ty znowu się tam, wiesz, popiłeś, głupoty, pogadałeś, tu zrobiłeś coś, wiesz, jest mi wstyd i tak dalej. Ty mówisz, słuchaj, dobra, to zostawmy, co mi tam będziesz gadać, tam piwa się napiłem, nie? No jeżeli się umówiłeś, nie dotrzymałeś i masz nadzieję, że się wszystko jakoś będzie układało samo, no to wyjdź z założenia albo sprecyzuj, czym się to objawia i zastanów się, czy to jest na pewno dobre podejście. Sprecyzuj, okej? Okay? Tak jak mówię, nie chcę wchodzić bardzo w elementy życia prywatnego, bo tych historii jest po prostu za dużo, ale mają dokładnie takie same przełożenie, mają dokładnie takie zastosowanie i one dokładnie w ten sam sposób się tworzą, kiedy po prostu zamiast zrobić coś konsekwentnie, popełniliśmy proste błędy, najczęściej proste błędy, nie powiedzieliśmy o czymś i liczymy, że jakoś to będzie. Oczywiście jestem tego zdania, że położymy się, kolejnego dnia wstaniemy, okaże się, że świat się nie skończył. Ale bardzo często to nie powoduje, że problem się skończył.
Bardzo często oznacza to, że trzeba coś przepracować. I to są dwa takie elementy, które uważam, że są kluczowe. Pełną wersję tego spotkania znajdziesz już dziś w naszym panelu edukacyjnym, do którego link znajdziesz w opisie. Zaraz obok widzisz kolejne polecane dla Ciebie nagrania, także trzymam kciuki za Twój dalszy rozwój. Nie zapomnij zostawić lajka i komentarza, doceniamy każdy taki mały gest, a pozwala nam to po prostu dalej rozwijać kanał. Jeśli chcesz, żeby jakiś temat poruszyć w kolejnych nagraniach, śmiało pisz w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnych, najnowszych odcinkach.